Cześć wszystkim. O Jezu, jak głośno. Chciałam zacząć od takiego pytania. Jak myślicie, czy ta ilustracja mogłaby się znaleźć w podręczniku edukacyjnym? Niektórzy kręcą głowami, mają rację. I odpowiedź, dlaczego nie, brzmi... Mimo tego, że wszystko jest super, jest piękne, to postać ma cztery palce. I mimo, że to się wydaje być niewielkim szczegółem, to o tym i o wielu innych zaskakujących wymaganiach dowiedzieliśmy się właśnie przy pracy nad tym podręcznikiem. Znaczy nad całym projektem podręczników. Zwrócił się do nas klient z prośbą o zaprojektowanie podręczników po nowej reformie i w kompletnie nowym wydaniu. Przez tą pracę przeszliśmy też bardzo ważną lekcję, czyli lekcję odejmowania. I to była w zasadzie lekcja czyszczenia struktury i elastyczności przy pracy. I my też wnieśliśmy sporo do tego projektu, bo musieliśmy przekonać klienta, odbiorców i również współpracowników do tych nowoczesnych rozwiązań i do świeżego spojrzenia na podręczniki. Tak, ja teraz to... Może ja zacznę od początku. Pierwszą rzeczą, jaką musieliśmy zrobić, to niesłychany research obecnych podręczników na rynku. No, jak widzicie, jest to niezły koszmar. Rozwiązania są, nie wiem, z lat 90. To są podręczniki, które teraz normalnie funkcjonują. No i jak widzimy, są straszne, na przykład... Generalnie chodzi o rozwiązania, że mamy wszędzie drop shadowy, jakieś gradienty, pineski. No jest to po prostu też strasznie kiepska architektura informacji. Co nas zaskoczyło, to wykorzystywanie ilustracji sztokowych. Właściwie nie ma tutaj jakichś autorskich ilustracji, które były na przykład dla nas bardzo kluczowe przy naszym projekcie. Sięgaliśmy też po podręczniki z zagranicy. Właściwie mieliśmy chyba do dyspozycji francuskie, prawda? Tak. I jak widzimy też, no niewiele się różnią od tego, co się dzieje na rynku polskim. Jest duży chaos wizualny w tych podręcznikach i naprawdę ciężko wydaje nam się, oglądając te podręczniki, zdawało nam się, że takiemu dziecku naprawdę ciężko jest dotrzeć do informacji, którą powinien tam znaleźć. I na tym oparliśmy nasz pomysł na layout. Tak, bo nawet same okładki, na przykład ta okładka tutaj z jakąś dziurą, która jest po prostu sztampową jakąś zdjęciem, ilustracją ze sztoka. Gdzieś mamy tutaj na przykład ten kod, co ja wcześniej pracowałem też w jakiejś w agencji reklamowej, gdzie pracowałem jakby na zdjęciach, które znajdowałem na sztoku. To po prostu ten kod to jest coś, co zdarza się co, nie wiem, piątą, szóstą stronę. No na przykład mamy piękną, co nam też jakby, też musieliśmy się z tym borykać, to na przykład piękna wizualizacja programu komputerowego na chyba Windowsie, który to jest wykorzystywane w 2017 roku. No jest to niezły dramat. No i potem musieliśmy zrobić niezły research, taki inspiracyjny właściwie. No i gdzieś sięgaliśmy do takich antykwarycznych publikacji. Ja znalazłem na jakimś szrocie książkę z... To była ilustrowana książka Atlas Grzybów, tak? Gdzie to było naszym punktem wyjścia. No i później już wspólnie stwierdziliśmy, że wrócimy do jakby tradycji i podręczników, właściwie do podręczników z lat 80., 70. Nie wiem, może Kaj, ty coś powiesz? Dobrze. Więc no, skupiliśmy się na tych podręcznikach, bo były czyste, były bardzo estetyczne, wszystko było ładnie ułożone, architektura informacji była bardzo prosta i czytelna. Bardzo nam się podobała ta stylistyka ilustracji, która była analogowa, to nie były rendery, jakieś przekombinowane rzeczy, tylko to było proste, czytelne, bardzo przyjemne, kolorystyka była bardzo piękna przez to, że to były inne metody druku.
I mimo, że my musieliśmy korzystać z tych bardzo nowoczesnych, które niekoniecznie oddają sprawiedliwość ilustracjom, to staraliśmy się jak najbardziej odzwierciedlić te kolory w naszej gamie kolorystycznej. I te wszystkie rozwiązania zamknęliśmy w bardziej nowoczesnym layoucie, który odpowiada wymaganiom dzisiejszych książek, no i dzieci, które spędzają mnóstwo czasu przy komputerach i takie bardzo proste rozwiązania graficzne już nie do końca są dla nich odpowiednie. No tutaj chyba też kluczowym jest to, że jest ta ilustracja autorska, prawda? W każdym z tych podręczników, że każda okładka, z tego co zauważyliśmy, każda okładka była robiona indywidualnie. I są w jednej wspólnej, wspólnej stylistyce. To są dwie książki z podobnej serii. No i jak widać, to jest wszystko bardzo spójne, bardzo piękne i przede wszystkim nie jest przekombinowane i nie jest zabrudzone masą niepotrzebnych elementów. Te rozwiązania nam się tak spodobały, że wzięliśmy je też za punkt wyjścia do pracy nad fontami. I to są fonty główne. Wiodący to jest Celias, to jest idealny font dla dzieci. Dlaczego? Bo w bardzo długim czasie researchu, grzebania w publikacjach naukowych na ten temat, ale też konsultacjach z metodykami, którzy pracują w wydawnictwie, którzy specjalizują się w publikacjach dla dzieci. I po całej masie wydrukowanych papierów i sprawdzania, interlinii, odstępów, wszystkiego absolutnie, dokonaliśmy tego wyboru. I Celias jest taką nowoczesną odpowiedzią na futurę. Jest świetnym fontem dla dzieci, dlatego że ma dużo światła, ma okrągłe litery, nie ma ligatur. To kluczowe to jednoczęściowe A i G, prawda? Tak. Które jest przy fontach dla dzieci bardzo istotne. Tak, jest. Oprócz tego mamy font szeryfowy Baskerville, który jest oczywiście już nie jest aż tak otwarty i taki pełen światła. Natomiast to jest klasyk fontowy, jest też łatwy do czytania. I to jest font, który występuje bardzo często w publikacjach, już książkach. Jest też jednym z fontów docelowych na Kindlu. Więc uznaliśmy, że to jest świetny font, który przygotuje dzieci do pracy z książkami w przyszłości. Mamy też fonty specjalne. Tu oddał głos Rafał. Aha, dobra, przepraszam. Dobra. Tu jeszcze pokazujemy, jak fonty wyglądają w rozkładzie. Tutaj akurat jest rozkład z języka polskiego. W języku polskim pojawiał się Baskerville szczególnie, dlatego że tam było bardzo dużo tekstów literackich. To był font wykorzystywany w zasadzie tylko do tekstów literackich. Do poleceń, do informacji na marginesie, takich jak ciekawostki, jak definicje. Wykorzystywaliśmy Celiasa, dlatego że był bardzo czytelny i no, był jak najbardziej odpowiedni dla dzieci. Tak, a potem mieliśmy niezłą przygodę z publikacją do matematyki, która się okazała, że jest na tyle skomplikowana, że wymaga pracy kilku osób nad jedną publikacją. Bo jak się okazuje, do zapisywania wszelkich wzorów, cyfr, używa się tylko trzech fontów. Jednym z nich jest właśnie Pagella, drugi to jest chyba Times New Roman i trzeciego nie pamiętam, ale to jest też jakiś z klasyków właściwie. Pagella jest fontem, który jest polskiego autorstwa. Tak, i jakby wynika to z tego, że wszelkie wzory, bo pracowaliśmy z składaczem, który składa akademickie książki do chyba matematyki, fizyki, prawda? Tak. I dowiedzieliśmy się, że jakby to wszystko wynika z tego, że do zapisywania różnych wzorów potrzebny jest specjalny program. Właściwie są dwa. Myśmy wykorzystywali LaTeX. No i to zapisywanie wzorów trochę wygląda jak programowanie. Nie ma nic wspólnego z matematyką właściwie. Są same nawiasy. I no mieliśmy też niezły problem, żeby jakoś połączyć ten nasz font wybrany Baskerville, który był głównym fontem wykorzystywanym właśnie w publikacji, właśnie w podręczniku do matematyki, ale niestety on nie spełniał takich podstawowych warunków, jak nie miał na przykład wszystkich liter alfabetu greckiego, który jest potrzebny do zapisywania kątów, bo już w czwartej klasie jakby to się gdzieś dopiero pojawia. Nie ma odpowiednich rozróżnień cyfr, co też jakby tutaj ta Pagella też gdzieś nam trochę
Jakby to był wynik tego, że myśleliśmy po prostu połączyć ze sobą, tutaj gdzieś dalej to zobaczymy, że każdy zapis cyfrą jest innym fontem niż treść zadania. No i to też... był kompromis, na który poszliśmy, natomiast no, wybraliśmy Pagelle dlatego, że była najbardziej podobna do Baskervilla. I gdzieś ze sobą po prostu współgrało. Tak, to. I dobrze ze sobą współgrają, więc koniec końców to bardzo fajnie wygląda, jesteśmy z tego zadowoleni. Mamy też drugi font specjalny. Tak, który też jest już, bo to jest chyba mam 10-11 lat, prawda? Te dzieci, one się uczą już przez właśnie tutaj już wcześniej Kaj wspomniała o przygotowywaniu do czytania tekstów literackich. Musiał być font, który wykorzystaliśmy do ćwiczeń. To on, font, który naśladuje tak zwaną pisankę, czyli font ręczny. No i niestety tych fontów jest strasznie dużo i też są niesłychane obostrzenia, które trzeba spełnić, żeby taki font mógł funkcjonować w publikacji edukacyjnej. No i znaleźliśmy font, ten Mr. Mrs. White. Tak, Mrs. White. Przepraszam, myślę, że jestem uczeń niemieckiego i teraz mi jest ciężko cokolwiek po angielsku czytać. Tak, i znaleźliśmy ten font i się okazało, że to był jakby jedyny font, który... spełniał wymagania? Właśnie nie do końca, bo ja musiałam go po prostu przerabiać w jakimś programie do obróbki fontów. Tak, czyli Rafał de facto jest autorem naszego fontu. Tak, znaczy autorem, ja trochę to jest pastisz, ale... Generalnie chodzi o to, że bardzo istotnym w takim formcie pisanym jest ligatura. No i tutaj to już jest jakiś taki straszny detal, na przykład przy literce S zawsze są, przynajmniej mi to tak tłumaczono, że dzieci na początku uczą się kreślić, a dopiero pisać. I wszystkie muszą mieć właśnie ligatury. Czyli litery są łączone jakimiś szlaczkami. Tak, ale niestety S w tym foncie jakieś i litery na przykład były źle zapisane. Ja musiałam wszystko od nowa jakby na bazie tego sam poprawiony, konstruować font. Poprawiony, no plus ma polskie znaki. Tak. Również przez ciebie stworzone. Tak, to myślę chyba, że to wszystko jakby co jest istotne w fontach, prawda? Musisz mi tutaj Rafał ustąpić. Tak. A, przepraszam. No i tutaj właśnie widać zastosowanie na tej stronie większej, która jest stroną podręcznikową. Mamy trzy fonty, które ze sobą gdzieś musiały współgrać. No, cztery w zasadzie. Nie, czemu? Już trzy. A na mniejszej to są już ćwiczenia i tutaj tylko chciałam zobrazować po prostu, jak funkcjonuje pisanka. Kolejną rzeczą, którą też ja gdzieś tam w głównej mierze robiłem w tym projekcie, to wybierałam gamę kolorystyczną, która no też była inspiracją z tej książki, którą ja wspominałem o Atlasie Grzybów i też z lat 80. podręczniki, gdzieś mają też taką kolorystykę. Tylko tutaj kluczową rzeczą jest to, że znalezione kolory pomogły nam zbudować architekturę informacji. Tak jak było na poprzednim slajdzie, to może jeszcze chwilę poczekam i ty to opowiesz. Dobrze. Może powiem o kolorach. Bazą też jakby same kolory dały nam to, że mogliśmy zbudować jakby spójną serię podręczników i każdy kolor, każdy przedmiot miał swój kolor, który miał odzwierciedlenie w zeszycie ćwiczeń i jeszcze w dodatkowej publikacji jak metodyka nauczania, tak, czy dla nauczycieli. I właściwie może to były też ciekawe rzeczy. Rozdam po prostu do obejrzenia. O właśnie, mamy podręczniki do obejrzenia. Jeszcze ciekawą rzeczą, jeśli chodzi o kolory, to jest to, że nie mogliśmy używać... Znaczy, kolor czerwony występuje na okładkach, natomiast nigdzie indziej w podręczniku nie może występować kolor czerwony. O tym dowiedzieliśmy się od wydawnictwa, które poinformowało nas, że jakby od kilku lat odradza się używanie tego koloru dlatego, że dzieciom kojarzy się z zakreślaniem przez nauczyciela na ich pracach jakichś błędów, więc automatycznie kojarzy się negatywnie i stresuje. I też mieliśmy pewne wymagania rynkowe, to znaczy na początku chcieliśmy wybrać na okładkę kolor różowy. Natomiast mimo tego, że wydawnictwo było bardzo chętne, żeby taki kolor wykorzystać, to ta magenta została zrzucona przez marketing, ponieważ z poprzednich doświadczeń dowiedzieliśmy się, że jednak rodzice na przykład chłopcom nie chcą kupować książek z różową okładką.
I dlatego muzyka jest pomarańczowa. A czyli może nie tylko rodzice, ale też nauczyciele, prawda? Tak, że oni no też, to jakby... Bo tutaj trzeba wiedzieć bardzo istotną rzecz, że te książki nie kupują rodzice, tylko teraz jest tak, że to szkoła kupuje. Tak, szkoła wybiera. Całą serię i jakby dzieci wypożyczają książki na rok. Od szkoły, tak, tak jest. Więc to nauczyciele jakby decydują, kto jak przy zakupie po prostu decydują. Tak jest. To nas prowadzi bezpośrednio do gridu. Zaprojektowaliśmy nietypowy, bo 15-kolumnowy grid, dlatego że pozwolił nam na zrobienie czegoś takiego jak marginesy, na których pojawiały się informacje dodatkowe. To były michałki, ikony i inne dodatkowe treści. One pojawiają się na brzegach stron, dlatego że łatwo jest je znaleźć kartkując książkę. Zrobiliśmy też dosyć nietypową rzecz, to znaczy ikony są zawsze po zewnętrznej. To nie jest tak, że ikona jest zawsze po lewej stronie zrównana, tak jak tekst. Jest zawsze po zewnętrznej stronie i to wynika z tego samego faktu, że po prostu dziecku jest łatwiej znaleźć określoną funkcję, kiedy widzi ikonę jak najbliżej brzegu strony i nie musi otwierać i szukać na tej stronie konkretnych informacji. Zrobiliśmy bardzo wąskie marginesy zewnętrzne. Wiem, że piękne są wielkie marginesy i to wygląda wspaniale, kiedy jest mnóstwo światła. Natomiast praca z wydawnictwem edukacyjnym jest na tyle wymagająca, że musieliśmy naprawdę zmaksymalizować ilość treści na stronie. I dlatego stworzyliśmy layout, który jest bardzo elastyczny, więc mogliśmy zmieścić na nim bardzo dużo rzeczy i mogliśmy też... On jest w stanie się zaadaptować do sytuacji, w których musi być sytuacja z marginesem na całą stronę, z brakiem marginesu, z marginesem, który jest urywkiem, z wielkimi mapami, małymi ilustracjami. Także cieszymy się z tego layoutu, bo udało się w nim zamknąć naprawdę, naprawdę wszystko. Bardzo kluczowe jest to, że był bardzo elastyczny, co nie? Jeszcze może warto tutaj przy gridzie wspomnieć o wszelkich funkcjach. Michałków. Tak. Jak już wspomniałam wcześniej, te kolory, które funkcjonowały też jako spójnik serii, funkcjonowały też jako klucz do bardzo istotnej rzeczy, czyli ikon, które miały... Tak, do ikon i do informacji. Tak, i tutaj mamy cały zestaw naszych ikon. Każdy Michałek miał swój, to jeszcze wrócę na sekundę, każdy Michałek miał swój kolor, czyli Michałek, czyli ta informacja na marginesie. Tam były w muzyce były specjalne, na przykład warto posłuchać albo zagraj. Były bardzo dużo definicji, one były w kolorze niebieskim. W kolorze turkusowym były pytania do zdjęć i ilustracji i tak dalej, i tak dalej. Jak oglądacie podręczniki, możecie zobaczyć, że tam są najróżniejsze funkcje, które pełnią Michałki. Wróćmy do ikon, przepraszam. Chcesz coś opowiedzieć o ikonach? Ikony są proste, geometryczne. Na początku chcieliśmy pójść w coś, co będzie bardziej syntetyczne. Natomiast faktycznie wymaganiem przy tworzeniu rzeczy dla dzieci jest to, że te ikony nie mogą być zbyt abstrakcyjne, muszą mieć w sobie pewną dosłowność. Więc stworzyliśmy ikony oczywiście na bazie tej gamy kolorystycznej, nad którą opracowaliśmy. Do każdej prawie ikony jest przypisany Michałek, albo jest to określona funkcja do pytania albo zadania, które się pojawia w podręczniku i w ćwiczeniach. Na dole są ikony dodatkowe, czyli ikona linku do wiedzy. Link do wiedzy to jest taka rozkładówka z materiałem ponadprogramowym. I tam tworzyliśmy szalone ilustracje i rozkłady, na których dzieci mogły znaleźć ciekawostki, informacje, o których normalnie nie uczą się w szkole. I tam też robiliśmy takie rzeczy jak gry. Tak, to był też materiał, który wyróżniał te podręczniki wśród innych podręczników na rynku. Myślę, że miał te dodatkowe treści, które miały pomóc zaangażować i zdobyć. Tak, żeby to nie było tylko nudna, codzienna, sucha wiedza, tylko tam też chcieliśmy wpleść rzeczy, które byłyby dla dzieci ciekawe. Jest też Akademia Młodego Malamana. Czyli tylko muszę ci przerwę, bo bardzo istotną rzeczą też a propos kolorów i całej identyfikacji architektury jest to, że w linkach do wiedzy, jak tutaj wcześniej były te kolory, są te pastelowe, prawda, że nie mogliśmy robić zbyt krzykliwych kolorów i zbyt angażujących, bo jak się okazuje dla 10-11-latka takie kolory są
tak rozpraszające, że nie jest się nie jest w stanie skupić się na informacjach przekazywanych przez nauczyciela. Więc na przykład też tego te ikony są trochę takie... przygaszone. Tak. Nie krzyczą. Reszta tych ikon na dole to jest Akademia Młodego Melemana. To jest taka specyficzna dla muzyki część, w której dzieci poznają dzieła klasyczne. I tu są dwa tematy z polskiego, czyli dwa rodzaje tematów. W polskim pojawiały się takie tematy jak temat literacki i temat językowy. Ale to możecie zobaczyć, to nie jest jakaś bardzo ważna, szczegółowa informacja. Struktura podręcznika. Nie wiem, Natalia, chcesz coś powiedzieć o strukturze, czy mamy jechać dalej? Jedziemy dalej. Tak, ale nie, no powiedzmy coś, bo to jest właściwie, tak. To chyba też, no użyję tego słowa, bardzo istotne jest to, że całą architekturę, którą zbudowaliśmy, musieliśmy ją przekazać w bardzo prosty sposób dziecku, które musiało nauczyć się posługiwać po prostu podręcznikiem. Szybko i bez problemu przede wszystkim. Dlatego stworzyliśmy manuale, które pokazują funkcje różnych ikon, różnych Michałków i cały układ podręcznika. Jakby podręcznik zaczyna się... Podręcznik jest podzielony oczywiście na działy, klasycznie. Każdy dział kończy się podsumowaniem, które jest pomarańczowe. Tu też mieliśmy zabawę z walką o pomarańcz. Udało nam się stanąć na 60% nasycenia, chociaż były zapędy, żeby to zmniejszyć jeszcze bardziej. Każdy dział jest podzielony na tematy. Temat zaczyna się takim fragmentem podejmij temat, gdzie są jakieś ciekawe, śmieszne treści czasami, tak żeby nauczyciel mógł zagaić na początku lekcji. Potem mamy takie rzeczy jak więcej na temat i tam są rzeczy ponadprogramowe również albo takie rzeczy na szóstkę. Powiedzmy. Mamy dużo doświadczeń, co jest też bardzo fajne. Dzieci mogą wykonywać same różne rzeczy, szczególnie w przyrodzie. Na koniec każdego tematu jest też taka para, czyli warto wiedzieć i sprawdź, czy już umiesz. Czyli wiadomo, podsumowanie tematu i kilka pytań na zakończenie. No i tu szczególnie ważne są właśnie te marginesy, na które wyciągamy wszystkie informacje, które nie są zasadniczą treścią. I dlatego bardzo łatwo jest czytać, przejść przez część główną, a wszystkie rzeczy, które są dodatkowe. Tak, obok. Bo właśnie czytelność była takim głównym celem i głównym. To jest to, z czym walczyliśmy. Właściwie. Tak, to jest to, z czym walczyliśmy w pewnym sensie. No bo jak widzieliście na początku, te podręczniki, które istnieją teraz, to jest po prostu chaos, harmider i nie wiadomo na co patrzeć. Dlatego naszym główną obiekcją było to, żeby te rzeczy poczyścić. Odejmować właśnie. Mamy też dodatkowe materiały, jakby każdy podręcznik ma materiały dodatkowe. Pokazaliśmy to na przykładzie historii, bo historia jest najbardziej rozbudowana. Oprócz podręcznika, który jest na górze po lewej. Tak, i tu jest ważne też te kolory, prawda? Które tak. Wszystko jest, w przypadku historii akurat wszystko jest w tej tonacji fioletowej. Jest też atlas historyczny, cały jeden. Zeszyt ćwiczeń. I również metodyka, która fioletowo ma w zasadzie tylko okładkę ze względu na jakby brak konieczności wrzucania kolorów dla nauczycieli, ale też oczywiście, jak wszyscy wiemy, na oszczędność. Tak, i tutaj też widać, jak bardzo elastyczny był nasz pomysł gridu, który sprawdzał się w tak różnych publikacjach, które miały różne funkcje. Wszystkie te rozwiązania graficzne są są spójne. Tak, bo o ile na przykład podręczniki miały mieć funkcję, jakby miały być bardzo czytelne, mimo tego, że mają bardzo dużo treści, to na przykład publikacja, która tutaj jest w szarościach, to jest właśnie przewodnik metodyczny, który jakby miał bardzo małą ilość stron, których nie mogliśmy przekroczyć, ale miał maksymalnie dużo informacji. Tak, no bo to jest to, co prowadzi nauczyciela przez każdą lekcję, każdą, dokładnie tak, każdy temat. Tak, i dokładnie musieliśmy właśnie nasz grid nagle skumulować w coś, co ma jednocześnie być czytelne, bo nauczyciel jakby korzysta z tego na lekcji, więc musi bardzo szybko tutaj odnaleźć pewne informacje, a ja z drugiej strony jest tam strasznie dużo treści. Ale to też była publikacja dla dorosłych, więc tu na szczęście mogliśmy sobie pozwolić na lekkie ściśnięcie. Tak, nie powiedzieliśmy tego przy fontach, jak dobieraliśmy fonty, że bardzo długo zajął nam dobór wielkości i interlinii, prawda?
Tak, że dla 10-11-latka to jest chyba, nie wiem, to było 13 czy 12, tak? No 12 w tych tekstach głównych, dziesiątka najmniej w zadaniach. Tak, że to już był taki totalny minimum, że podobno dzieci z tak małych treści nie potrafią przeczytać. I nie wiem, co mam powiedzieć. Zostańmy przy tym. Tak. Ważnym bardzo elementem u nas była ilustracja. Chcieliśmy, żeby to była ilustracja autorska, jak już Rafał mówił. Zależało nam na stosunkowo spójnym stylu. Oczywiście pracowaliśmy z różnymi ilustratorami. Ilustratorzy dostawali od nas wytyczne. Mieli gamę kolorystyczną, mieli referencje, to znaczy chcieliśmy osiągać te efekty rastrowe, gdzie było można oczywiście. Spójna kolorystyka, to już mówiłam. Postaci ludzkie, to jest bardzo istotne. To jest to, o czym mówiliśmy na samym początku, czyli wszystko. Tak, szczególnie w tej dużej ilustracji. Postacie ludzkie muszą być zgodne z fizjonomią. Nawet mają 5 palców. Tak, wszystkie postacie mają 5 palców. No 5 palców to jest taki wyimek, który robimy, który jest po prostu przykładem na to, jak bardzo trzeba uważać na szczegóły w tych wszystkich ilustracjach. Nawet jeśli jest to ilustracja umowna, to jednak te postacie nie mogą mieć gigantycznych głów i małych ciał, albo odwrotnie, nie mogą mieć, nie wiem. Tak, ja to jeszcze może dodam ciekawostkę a propos tej ilustracji z wiedźmą. Jakby, może tego nie powiem. Mamy na przykład róże i mieliśmy takie pytanie, skoro jest róża, to czemu nie ma kolców? I ilustrator musiał się nawet... Bo my, a ilustratorzy też jakby nie wiedzieliśmy, że trzeba taką jakby dbać o takie szczegóły, jak właśnie kolce. Tak, o tym jeszcze będziemy mówić pod koniec. Jeśli chodzi o ilustrację, oj, przepraszam, tu jeszcze jest więcej ilustracji, więc może sobie zobaczyć, że mieliśmy spójną... Tak, mimo tak różnych ilustratorów gdzieś uzyskaliśmy dzięki właśnie tej gamie, zawężonej gamie kolorystycznej, tak. Tak. Spójność. Ilustracje okładkowe i działowe wykonywał Paweł Mildner. Super, pozdrawiam, można sobie obejrzeć. Wybraliśmy go dlatego, że ma świetną stylistykę, która nawiązuje właśnie do tych lat 80. i 70. i jest fantastyczny, jeśli chodzi o kreowanie takich zabawnych scenek i wyszukiwanie niuansów i robienie rzeczy, które są właśnie dla dziecka interesujące i zabawne, a nie są po prostu ładną ilustracją. Mieliśmy ciekawe zadanie, czyli wybór bohaterów wiodących. Mieliśmy 3 wybory na początku, albo postacie bajkowe, albo zwierzęta, albo postacie ludzkie. I tutaj po rozmowach z dziećmi głównie okazało się, że zwierzęta to w ogóle nie, że to już nie ten czas, ja już nie mam 4 lat i ja już chcę mieć bohatera, z którym się identyfikuję, bo wtedy wstyd się przyznać, że ja mam książki, w których są gadające kotki i pieski. Więc wybraliśmy postaci ludzkie, to jest 3 dzieci, wiodąca oczywiście, bo pojawiają się też dodatkowe postacie, w towarzystwie kota i psa oraz gdzieniegdzie przywija się ptaszek. Ważne jest to, że scena z okładki podręcznika jest kontynuowana na okładce ćwiczeń, czyli jakby można zobaczyć sobie taki ciąg przyczynowo-skutkowy. I spójne są otwarcia działu w każdym podręczniku. One też mają ten sam kolor co okładka i są oczywiście ilustracje, które nawiązują do tematyki działu. I tutaj jest... mieliśmy kupę pracy, to był ogrom. I projekt graficzny jest tak samo ważny jak dobra organizacja pracy. To jest absolutnie... Organizacja, tak, to jest kluczowy element. Bez tego myślę, żeby wszystko leżało. I ogromną wagę przywiązywaliśmy do projekt managementu i dlatego tutaj musieliśmy ogarnąć zespół. Każdy z zaangażowanych też musiał sam efektywnie zarządzać swoją pracą. Efektywnie, przepraszam. I tu oddaję głos Natalii, która odwaliła kawał dobrej roboty, bo była naszym naczelnym PM-em i ogarniała też cały zespół. Kilka osób z nich w ogóle tutaj widzę. Tak jak Kai wspomniała, projekt był naprawdę bardzo, bardzo duży. Było bardzo dużo osób zaangażowanych w ten projekt. Czasu nie mieliśmy dużo, dlatego że podręczniki musiały we wrześniu znaleźć się w szkołach, więc musiały przejść cały proces wydawniczy. A zaczęliśmy w listopadzie, tak, pracę nad researchem, nad projektem layoutów. Wszystkich osób zaangażowanych myślę, że w projekcie było około 40.
Więc dla nas dużym wyzwaniem było, jak zapewnić dobry przepływ informacji wśród tylu osób, jak zapewnić spójność projektu, tym bardziej, że większość z nas była w bardzo różnych miejscach, tak? Mieliśmy ilustratorów z całej Polski, z całego świata nawet. Oprócz tego mieliśmy osoby składające, DTP-owców i mieliśmy też zespół u nas w biurze, który pracował na bieżąco nad projektem pod różnymi względami i pod różnym kątem. I jak sobie z tym poradziliśmy? Zaczęliśmy od tego oczywiście, żeby taki zespół skompletować. Musieliśmy znaleźć osoby, które chcieliśmy zaprosić do tego projektu. Myślę, że to jest informacja, która też może się dla was przydać, jak promować siebie, żeby móc wziąć udział w tego typu projektach. Przede wszystkim korzystaliśmy z Behance'a i tam szukaliśmy ilustratorów o takich profilach, o takim profilu, który uznaliśmy, że sprawdziłby się w naszym pomyśle na ilustracje, na podręczniki. Szukaliśmy ilustratorów pod różnym kątem, pod kątem w ogóle ilustracji dziecięcej, takiej ogólnej. Też umiejętności, prawda? Tak. Żeby jakieś oddawanie anatomii, gdzieś jakaś interpretacja tekstu. Więc chyba właśnie kluczowym rzeczą w portfolio było właśnie różnorodność, bo spotkaliśmy się z naprawdę świetnymi ilustratorami, którzy mieli fajne ilustracje i które na pierwszy rzut oka nadawały się do naszego projektu, ale później na przykład okazywało, bo wysyłaliśmy też próbne zilustrowanie jakichś danych zagadnień. No i okazało się, że ilustrator na przykład jest świetny, świetnie interpretuje teksty, no ale niestety na przykład totalnie anatomicznie sobie na przykład nie daje rady, co dla nas było bardzo istotne. Może Natalia, może ty coś powiesz więcej, bo ty miałaś z nimi właściwie kontakt. To jest też ważne, że niekoniecznie szukaliśmy projektów, które byłyby podobne do tych projektów takiej ilustracji dziecięcej, bo wychwytywaliśmy w tych ilustracjach bardzo różne rzeczy, które wiedzieliśmy, że przełożą się na ten wspólnie wypracowany przez nas z ilustratorami projekt. Oprócz tego szukaliśmy też ilustratorów, którzy bardzo realistycznie potrafiliby oddać rzeczywiste zwierzęta czy rośliny. Tak, bo tutaj wchodzi ten temat ilustracji edukacyjnej, prawda? Ilustracji edukacyjnej, szczególnie pod kątem przyrody i historii. To też było ważne, że ilustrator musiał dotrzeć oczywiście poprzez referencje wysyłane przez redakcję i musiał oddać bardzo dokładnie w detalu elementy, które były istotne w danej ilustracji, na przykład w ilustracji pantofelka w przyrodzie, tak? Tak, i tutaj chyba był największy problem, prawda? Że strasznie mało jest ilustratorów, którzy potrafią bardzo realistycznie oddawać. Tak, to właśnie był ciężki temat. Tak, o tym też na pewno jeszcze będziemy mówić. Oprócz ilustratorów mieliśmy również zaangażowanych, doświadczonych w publikacjach edukacyjnych DTP-owców, ludzi, którzy od 10 lat, 20 lat składają książki, jak na przykład pani od matematyki składa, zajmuje się zazwyczaj publikacjami akademickimi, tak. Ale szukaliśmy takich osób, którzy będą mieli otwartą głowę na to, żeby wprowadzić, żeby zderzyć się też z zupełnie nowym pomysłem na layout i żeby... Też na pracę swoją, prawda? Bo tutaj kluczowym elementem w DTP-ie właściwie matematycznym, mogę to tak powiedzieć, było to, że składaliśmy, technicznie polegało to na tym, że po prostu pani, która składała nam matematykę, dostarczała nam złożone w LaTeX-u wzory matematyczne, które ja przeklejałem już do
pliku docelowego i po prostu myśleliśmy, no, chyba było tak, prawda, że szukaliśmy bardzo długo osoby, która obsługuje i LaTeX i InDesign. To jest, tak. I niestety tutaj no, był z tym jakiś wielki problem, więc jakby rozwiązaniem była jakby współpraca. Takim samym bardzo specjalistycznym składem był skład podręcznika do muzyki. Dlatego, że wszystkie nuty, wszystkie pięciolinie muszą być od początku wyrysowane i tym też zajmują się specjaliści, DTP-owcy, którzy po prostu potrafią obsługiwać program, jest specjalny program do tego, żeby takie nutki odpowiednio złożyć. Mieliśmy tak, bardzo, bardzo fajnego pana, który bardzo szybko chyba złapał ten nasz pomysł i bardzo sobie dobrze z tym poradził. Tak, bo tutaj jak a propos też ilustratorom wysyłaliśmy próbne ilustracje, to DTP sprawdzaliśmy po prostu przeskładem. Wysyłaliśmy kilka stron do przeskładu i właśnie na temat to jak ktoś szybko łapał nasz pomysł na grid i na całą serię. Było ważnym kryterium, prawda, kompletowania, włączania. I mieliśmy właśnie super skład chyba z Krakowa. Tak. Tak, Rafał, który świetnie opanował, w sposób przyjechał chyba do nas na 2 dni, gdzie spędził z nami chyba 16 godzin. Tak. Razem z Kai próbowaliśmy go nauczyć tyle, ile się da i jak rozwiązywać różne problemy layoutowe. No i... Nie wiem, czy mnie będzie słychać. Nie tylko złapał, ale też był w stanie bardzo szybko nauczyć swój zespół, jak to wszystko dalej robić. Dobra. Myślę, że możemy powiedzieć, jak wygląda proces wydawniczy, jeśli chodzi o publikacje edukacyjne, bo to jest dosyć istotnym elementem, który wpływał na naszą pracę i na nasze rozplanowanie całości. Przede wszystkim... Jeśli chodzi o wydawnictwo edukacyjne, każdy przedmiot, każdy temat ma swoją osobną redakcję, oczywiście sprawdzonych metodyków od lat, którzy piszą książki i mają dużą wiedzę merytoryczną na ten temat. Są to głównie takie kilkuosobowe zespoły, jest redaktor główny, redaktor prowadzący, który pełni taką funkcję pośrednika i przekazywania wszystkich informacji. Oprócz tego jest oczywiście koordynator, który odpowiadał za kontakty z nami i byliśmy, my też stanowiliśmy taki element pośredniczący pomiędzy ilustratorami i osobami, które składały. Tak jak mówię, wszystko było pracą zdalną, więc bardzo ważne były tutaj między nami umiejętność komunikowania, przekazywania wszystkiego w bardzo dokładny i jasny sposób. Jak tworzy się taką książkę? Przede wszystkim zaczyna się od makiety. Wydawnictwo pisze treści, pisze to... Korzystając z dowolnego edytora tekstu, uznaliśmy, że najfajniejszą i taką najbardziej elastyczną formą będą Google Docsy, tak żeby każdy z nas miał do nich dostęp. Treści zmieniały się również w trakcie pracy już nad składem, dlatego musieliśmy mieć ciągle aktualną informację, aktualne treści, mogliśmy tam komentować z prośbą, na przykład tam, gdzie trzeba było trochę treści skrócić o jedno, dwa słowa. Mogliśmy to na bieżąco w tym samym czasie edytować, tak, dzięki wykorzystaniu tego narzędzia. Same makiety dostosowaliśmy do naszych layoutów. Zbadaliśmy sobie, jaki przygotować format kartki dla redaktora, który nie ma wiedzy, jak i taki chyba też wyobraźni do końca, jak ile słów może zmieścić się w naszym layoucie, gdzie jest dosyć przestrzenny, tak, niż kartka A4 ciągłego tekstu. I po stworzeniu takich makiet pierwszych tworzyliśmy przeskład na brudno, taki pierwszy na szybko przeskład z placeholderami zaplanowanymi na ilustracje i zdjęcia.
zastanawialiśmy się, gdzie chcielibyśmy te ilustracje umieścić. Mieliśmy bardzo wstępne zarysy od wydawnictwa, od redakcji, gdzie chcieliby i jakiego typu ilustracje. Jeszcze chyba istotne jest to, że to wszystko jeszcze robił skład, prawda? Bo tutaj gdzieś na dalszych etapach było tak, że gdzie jakby znajdują się ilustracje czy zdjęcia, to już decydowaliśmy tutaj na miejscu, prawda? Tak. Równolegle powstawał projekt naszego layoutu oczywiście wtedy, kiedy tworzyły się pierwsze treści. Po pierwszym brudnym przeskładzie wydawnictwo przeglądało te przeskłady, ewentualnie wprowadzało poprawki, kiedy już widziało, jak to mniej więcej może wyglądać, jak to może zachowywać się w książce, te treści. Następnie po zaakceptowaniu takiego brudnego przeskładu zlecaliśmy ilustracje do wykonania, zdjęcia do wyszukania. Wtedy już wiedzieliśmy, jaki to będzie rodzaj tej ilustracji, jaki rozmiar, jak będzie ulokowana na stronie. Następnie wszystkie osoby zaangażowane w projekcie tworzyły ilustracje. Wprowadziliśmy dla przyspieszenia procesu akceptacji, wprowadziliśmy etap szkicu. Chcieliśmy, żeby... Myślę, że to jest ważne, że redaktor też niekoniecznie musi na początku w takim wstępnym briefie podać wszystkie informacje, które są istotne dla ilustratora do przygotowania takiej ilustracji. Też ilustrator nie jest w stanie przewidzieć wszystkich merytorycznych detali, które na takiej ilustracji powinny się znaleźć. I dlatego wprowadziliśmy szkic tej ilustracji, tak żeby nie wprowadzać zmian już na samej gotowej ilustracji i w kolorze. Po akceptacji takiego szkicu ilustracja była wykańczana przez ilustratora. I mieliśmy 3 rzuty korekt w teorii. W praktyce było ich może 33, kiedy cały skład, wszystkie podręczniki rozdział za rozdziałem były korygowane przez redakcję, konsultowane przez nas i poprawiane przez ilustratorów czy składaczy. I po tym, kiedy już mamy finalnie zaakceptowaną książkę, nadchodzi czas, kiedy trzeba ją przekazać do ministerstwa, żeby... Tak, ale jeszcze chyba, przerwę, ale jeszcze zapomniałaś o tym, że bardzo istotną sprawą jest autor podręcznika, ponieważ on ma jakby najwyższą... Jest najwyższy rangą i jak już jest po zaakceptowanych wielu korektach tekst i skład, to w każdym momencie autor może się na coś nie zgodzić i mieliśmy tam kilka takich sytuacji i niestety jakby całość idzie od nowa do tego, powiedzmy, procesu akceptacji. Tak. To jest bardzo istotne, prawda? Bo tutaj mieliśmy takie sytuacje, bo w ogóle jest też coś takiego, że w redakcji właśnie są ci redaktorzy, którzy pracują nad treścią i nad ilustracją. Jest ten cały redaktor techniczny, który sprawdza pod względem technicznym. No i dopiero autor na samym końcu dopiero widzi efekt pracy naszej i redaktorów prowadzących. Więc on jakby w ogóle na samym końcu dopiero po wielu miesiącach widzi swoją... Tak, stworzono przez siebie książkę, tak. To correct man. Tak, teraz? Tak. Następnie po zaakceptowaniu przez autora takiej książki, książka składana jest w ministerstwie i jest to bardzo formalna rzecz. Komisja ministerstwa to są 3 osoby. Wiele osób, kilkadziesiąt osób zaangażowanych w duży projekt, a 3 osoby finalnie mogą wydać decyzję o dopuszczeniu do druku. Każdy z naszych podręczników przeszedł taką korektę. Oczywiście
Jeśli osoba z komisji ma jakieś wątpliwości co do treści, które się tam pojawiają, czy co do metodycznego, może jakieś metodyczne uwagi, czy co do układu, że może to bardziej dla dziecka będzie intuicyjne. Te korekty są przez redakcję, wydawnictwo bądź wspierane jakimiś pracami naukowymi, udowadniające... Tak, bo oni też muszą sprzedać ministerstwu swój projekt. Tak, tak, tak. Swój produkt, przepraszam. Swój produkt, tak. Bądź są korygowane, bądź są potwierdzane przez właśnie prace naukowe. Tak, i tutaj jeszcze jest chyba kluczowe to, że te korekty jakby są trzy osoby. To jest jakby, że korekty nie przeprowadzają trzy osoby naraz, tylko korekta na przykład jest tak, że przychodzi przez jednego recenzenta, tak. I on na przykład może się, coś mu się na przykład nie spodoba i trzeba to bardzo szybko, mieliśmy chyba, ile, bardzo szybko, bo trzeba to poprawiać, tak. To była kwestia chyba dwóch dni, jakiś taki bardzo krótki termin. I dopiero ta treść poprawiona idzie do drugiego korektora, czy tam... No powiedzmy korektora i z tego drugiego do trzeciego, czyli jest taka dziwna sytuacja, że na przykład ten drugi i trzeci w ogóle nie widział tej pierwszej wersji, więc tutaj na wielu poziomach są te podręczniki sprawdzane, przerabiane. Tak, i po tej finalnej korekcie ministerstwa nadaje się numer dopuszczenia do druku. Książki, projekty, pliki otwarte są przekazywane do drukarni i książka może być drukowana tak, żeby 1 września mogła być w szkołach. Jak to zorganizowaliśmy, żeby te 40 osób miało pełną i tę samą informację, gdzie te informacje trzeba było przekazywać bardzo szybko. Przede wszystkim pracowaliśmy na tych samych plikach. Pierwsze brudne przeskłady udostępnialiśmy dla wszystkich osób zaangażowanych i wprowadziliśmy też ujednolicone nazewnictwo do ilustracji, tak żeby można było w bardzo łatwy sposób je zidentyfikować w odpowiednim dziale, w odpowiednim podręczniku i w ten sposób można było odnaleźć ilustracje w składzie. Wprowadziliśmy rolę project managera do każdego z przedmiotów, tak żeby mógł koordynować odpowiedni przedmiot i ludzi zaangażowanych w ten właśnie podręcznik. Wysłaliśmy taki, jak tutaj widać, manual do składaczy tak naprawdę przede wszystkim, gdzie mamy wypisane wszystkie odległości, marginesy, tak, wszystkie funkcje. To jest jakby jeden z wielu manuali, ponieważ tak. Jest wszystko i tabelki, i strzałki, linie, dymki, wszystko miało swoje ostylowanie i każdy milimetr musiał być przestrzegany, tak. Bo tutaj akurat... To było bardzo ważne. Tak, bardzo istotne, żeby te podręczniki jak najmniej się różniły od siebie, a trzeba pamiętać, że one funkcjonowały w różnych redakcjach i często te redakcje nie widziały, nie widzieli podręczników do innych przedmiotów. Tak, dokładnie. Bo też jakby wysyłaliśmy, nie dość, że nasi współpracownicy dostawali taki manual, to jeszcze redakcja musiała się z nim zapoznać. Tak. Też musieli na czymś bazować, prawda? Zgadza się. Do tego wykorzystaliśmy bardzo różne narzędzia. Naszym współpracownikom oszczędzaliśmy wszelkich ustaleń, staraliśmy się przekazywać im już ostatecznie ustalone wytyczne z redaktorami. Korzystaliśmy, tak jak już wcześniej mówiłam, dużo pracowaliśmy na Google Docsach. Tak, bo jest to darmowe narzędzie, dla każdego dostępne. Każdy ma, może albo jeśli nie ma, to może bardzo łatwo założyć konto na Gmailu i może z tego narzędzia korzystać, a tam wszelkie materiały, to wytyczne i referencje właśnie wrzucaliśmy do jednego miejsca i w ten sposób zawsze łatwo można było je odnaleźć.
żeby zorganizować naszą codzienną pracę, korzystaliśmy, nie wiem, czy pracujecie w tego typu narzędziach, ale to są takie narzędzia właśnie PM-owe, Kanbanchi, polecam. I tam mieliśmy bardzo bieżące rzeczy, wszystkie zadania najbliższe do wykonania. W komunikacji i pracy nad ilustracjami korzystaliśmy ze specjalnego systemu stworzonego przez wydawnictwo, które nazywa się Szpila. I jest to system, w którym można oprócz briefowania i konsultowania i korygowania każdej ilustracji bezpośrednio się porozumiewać między redaktorem, ilustratorem i też załączać wszystkie pliki poglądowe. Ale to jest takie narzędzie, które wydawnictwo na swoje własne zamówienie stworzyło, ale myślę, że bardzo nam pomogło też w usprawnieniu naszej pracy. Choć jak widać nie było najbardziej przyjaznym UX-owym rozwiązaniem na świecie. Ale było o tyle dobre, że tutaj pojawiał się najpierw brief, potem szkic ilustracji i można było... To jest akurat czerwona, czyli już nie pamiętam. W trakcie. To znaczy, że jest ilustracja w trakcie pracy. Ale tu można było też zaakceptować ilustrację, zmienić ją na zieloną oczywiście i tam też wrzucić już plik finalny, czyli otwarty, o czym też zaraz powiemy. Może powiedz, co się najbardziej sprawdziło. No właśnie, mimo tych wszystkich programów najfajniej chyba nam się pracowało na zwykłej wielkiej tablicy, która stała u nas w biurze, gdzie każdy z nas miał dostęp do wszystkich zadań i mogliśmy sobie fizycznie skreślać to, co już wykonaliśmy, albo wpisywać wszystkie rzeczy, które się na bieżąco pojawiały. I też rozmawialiśmy o tym, że takie zwizualizowanie swoich zadań często pozwala, szczególnie jeśli ich jest naprawdę dużo, pozwala w krok po kroku przejść przez te wszystkie elementy, tak żeby stworzyć tak. Finalny. Przede wszystkim nie są takie przerażające, jak się wydają. Jeśli się po prostu na przykład tak... patrzymy na harmonogram, który jest w prawym dolnym rogu. Tak. I tylko kawałek tego harmonogramu. Jak rozbiliśmy go sobie na jeszcze drobniejsze kroki, to nie był już więcej takim przerażającym excelowym dokumentem. Stworzyliśmy bardzo fajny projekt, ale oczywiście po drodze było kilka wyzwań, z którymi koniec końców daliśmy sobie radę. I tu oddaję głos Rafałowi pod jego działka. Więc najwięcej właściwie chyba pracy i współpracy między różnymi ludźmi było nad podręcznikami do matematyki, jak już wspominałem. Tutaj jakby głównie też chciałem powiedzieć o ilustracjach, które też będziemy teraz właściwie opowiadać o różnych rodzajach ilustracji, o ilustracji edukacyjnej, którą widzimy tutaj. Ona jest lekko, nazwijmy to interpretacyjna, ale też jest edukacyjna. I to są ilustracje Pawła Milnera, działowe z matematyki. I tutaj jakby edukacyjność tych ilustracji polega na tym, jak na przykład widzimy tą dziewczynkę, która kupuje na targu warzywa, czy tak, warzywa i owoce, że każdy owoc i każde warzywo musi być tak pokazane, żeby dziecko, bo to funkcjonuje tak, że mamy ilustrację i mamy pytania i tam było przeważnie 10 chyba, czy 10 pytań i ilustracja miała w taki sposób jakby nie przeszkadzać odpowiedzieć na pytania, tak jak tutaj widzimy, żeby policzyć każdą wiśnię, każde jabłko, każdy ziemniak, na przykład ta środkowa ilustracja, która każdy kąt, bo to była chyba lekcja o kątach wtedy, tak? Tak. Że dzieci jedzą pizzę i te same elementy, te same części. Tutaj bardzo czytelne na przykład to z tym jakimś, co to jest? Miasto. Tak. I później mieliśmy też ilustracje w matematyce, które były bardzo mało, ale jednak były, to były takie właśnie interpretacyjne do zadań, które de facto też musiały spełniać pewne normy, jak na przykład ten pomnik ułamków, który musiał być, okazuje się, że każda cyfra przy linii musi być, każda cyfra musi odpowiednio zajmować obszar przy linii ułamkowej. A gdzieś się okazało, że to jest jakaś ilustracja interpretacyjna. No i okazuje się, że od bardzo wielu lat najlepiej dzieci uczyć matematyki na jedzeniu.
I mieliśmy cały przekrój ilustracji jedzeniowych, które też de facto musiały być rysowane bardzo precyzyjnie. Na przykład te wszystkie elementy, 3/4. Trzeba zachować te proporcje. Tak, wszystko trzeba. Tak, wszędzie musieliśmy zachować proporcje, czytelność, tak jak widzimy na tych konfiturach czy groszku. Tak, odpowiedni zapis, na przykład, że gramy musi mieć odpowiednia przerwa między wartością a jednostką. Nawet na ilustracji, prawda? Tak, nawet na takiej ilustracji, która de facto zajmuje bardzo mało miejsca w podręczniku. Jakby to, nawet to musiało być bardzo czytelne i często rezygnowaliśmy z detali samego, na tej produktu na rzecz etykiety, która musi być turboczytelna. I tutaj na przykład mam dwa przykłady ilustracji, które są typowo ilustracjami matematycznymi, gdzie każdy milimetr się liczył, ponieważ to były zadania, w których było trzeba po prostu przykładać linijkę do książki i po prostu wypisywać jakieś tam odległości. Tak. Czyli mieliśmy jakieś takie zadanie, że było trzeba, jak się nazywa to narzędzie? Cyrklem było trzeba liczyć kąty. I pamiętam, niestety ja nad tym najwięcej siedziałem i pamiętam, sam konstruowałem te wszystkie linijki, kąty, że to wszystko było, po prostu redaktorzy z matematyki fizycznie przykładali linijki i odczytywali wyniki. I często było tak, że na przykład gdzieś ilustratorzy, gdzieś tam było te 2-3 milimetry za mało, za dużo i po prostu ja siedziałem i poprawiałem te wszystkie ilustracje, żeby to jakoś... No tak jak ilustratorzy, tak jak redaktorzy z muzyki brali książkę i siadali do fortepianu albo pianina i odgrywali wszystkie nutki, żeby sprawdzić, czy przypadkiem nie ma żadnego błędu. Drugą bardzo specyficzną rzeczą była ilustracja przyrodnicza. No i tutaj musieliśmy znaleźć ilustratorów, którzy mieli fantastyczne umiejętności w tworzeniu realistycznych rzeczy, bo tutaj każdy organizm musiał być przedstawiony totalnie tak, jak wygląda w rzeczywistości. Jeszcze najlepiej, żeby to był bardzo typowy okaz, bo jeśli ten okaz jest trochę nietypowy, no to już może się recenzent przyczepić. Tak, ja pamiętam, że była też przygoda z leszczem, prawda? Czy to była przygoda z leszczem. Leszcz był też osobną ilustracją i leszcz był robiony chyba 14 razy. Tak, jakieś zagięcia płet, prawda, ilość czegoś. Bo dla nas ten leszcz wyglądał, gwarantuję wam, dokładnie tak samo, natomiast okazuje się, że to jest, no nie dziwię się, to jest bardzo, bardzo typowa przyrodnicza ilustracja i tutaj leszcz musiał wyglądać, jakby był po prostu wyjęty z życia, tak? Wyjęty z jeziora. Tak, bo tutaj jest istotną też rzeczą, że właśnie w przyrodzie bardzo dużo jest też zdjęć, zaraz będziemy je pokazywać, które jakby są, oddają tą edukacyjność, a niestety na przykład były takie rzeczy jak tutaj to środowisko wodne, gdzie no jakby... No nie da się tego ograć zdjęciem. Tak, te organizmy ze sobą nie stykają, prawda? Więc to musiało być turbo realistyczne. Tak, no i tu kolejne przykłady. Daj przykład przekroju przez las. De facto ci ilustratorzy przyrodniczy musieli też być trochę infografikami, bo tutaj wymagało to umiejętności nie tylko realistycznego rysowania, ale też składania wszystkiego w harmonijną całość i wzbogacania tego o teksty. Tutaj bardzo często musiało się zmieścić bardzo dużo rzeczy na jednej ilustracji, więc czytelność była wyzwaniem, ale na szczęście nam się to wszystko udało zrobić. No i bardzo typową rzeczą dla przyrody to jest oczywiście ilustracja anatomiczna. Tutaj mieliśmy specjalnego ilustratora, który specjalizuje się w tej ilustracji. Pracuje w specjalnym, pracuje w specjalistycznym programie. To w zasadzie są rendery. To nie jest ilustracja ręczna ani no, taka komputerowa, którą się tworzy tam, nie wiem, w Photoshopie czy w ilustratorze. On ma do tego specjalny program. No i przede wszystkim ma ogromną znajomość anatomii. Gdyby to robił inny ilustrator, to zakładamy, że byłoby tam milion poprawek, bo kowadełko miały prawdopodobnie nie do końca ten kształt, który ma w rzeczywistości. A tu jest bardzo ciekawy przykład, bo teoretycznie to jest ilustracja umowna. To jest ilustracja na otwarcie, którą zrobił Paweł, z której byśmy zachwyceni, żółw jest przeuroczy. W pierwszej wersji żółw miał wystawioną głowę i tyle. I wszyscy byśmy bardzo zadowoleni, dostajemy telefon z wydawnictwa z pytaniem, zawiadomieniem, że jest świetnie, ale tu pani redaktor pyta, dlaczego żółw ma wystawioną głowę, ale nie widać mu nóg? Bo przecież żółw zawsze jak wyciąga głowę, to wyciąga też nogi. I
Byliśmy bardzo, znaczy oni byli bardzo zdziwieni, dlaczego nie jesteśmy tego świadomi, natomiast no, dowiedzieliśmy się bardzo dużo przyrodniczych rzeczy przy pracy nad tym podręcznikiem. Znaczy tutaj to jest istotne, jest to lawirowanie między taką edukacyjnością a interpretacyjnością, bo jak na przykład jest to ten roślinka, prawda? Pamiętasz, że były jakieś żyłki i musieliśmy na przykład też z tego zrezygnować, bo gdzieś ilustrator chciał trochę podkreślić tą przyrodniczość tego. Tak. I się okazało, że na przykład żyłki też są w nie w taki sposób, na takiej roślinie. I tu już lepiej było z nich kompletnie zrezygnować. Tak. Więc to... Było, trzeba dbać naprawdę, czasami można było odpuszczać pewne detale i naprawdę sobie tutaj zaszaleć z ilustracją, ale były takie fragmenty, w którym było trzeba dla podobno oczywiste rzeczy dopilnować. Tak, no ale mnóstwo się dowiedzieliśmy. Już będę zawsze świadoma, że żółw zawsze ma widoczną i głowę i nogi. Wyciąga wszystko po prostu. Specjalnym przypadkiem była też ilustracja historyczna, o której teraz wspomniała Natalia wcześniej. Ja szybko powiem, bo to jest po prostu bardzo istotny temat tego, że postaci musiały być przedstawione z, tak, jak wyglądały w rzeczywistości, albo przynajmniej tak, jak są przedstawiane na portretach, bo nie zawsze wiemy, jak wyglądały dokładnie. Albo określone sytuacje musiały być przedstawiane realistycznie, zgodnie z tym, jak według naszej wiedzy wyglądały te czasy. No chociażby pracownia Gutenberga, która okej, jest ilustracją umowną, natomiast tutaj chociażby detale architektoniczne musiały się zgadzać z tym, jak w epoce wyglądała architektura, to samo ze strojami. To szczególnie dotyczyło mody, fryzur, architektury też przede wszystkim sztuki. Więc tutaj ilustratorka, akurat tu są dwa przykłady od tej samej, musiała bardzo skupiać się na tym, żeby zrobić szczególny research i wiedzieć, jak to wszystko wyglądało. No to też jest bardzo, tutaj jest tak. Twoja ilustracja jedna. Dobra. To jest bardzo ciekawy temat, bo dowiedzieliśmy się o czymś takim, że jest zakaz, jest, ministerstwo zaleca, żeby przedmioty nie były personifikowane, ponieważ, cytując, to odwraca uwagę dzieci od istotnych, merytorycznych spraw. Więc niestety nasz biedny tańczący tamburyn, który był ilustracją do piosenki, niestety musiał zniknąć i zastąpiła go dziewczynka, która z tym tamburynem odstawia tańce. Szkoda. Temat Rafała. Tak, i tutaj jakby kolejna rzecz, takich rzeczy, które podobno są oczywiste, to tym moim zdaniem schludność i naturalność. Neutralność, przepraszam. Było uwagi na temat fryzur. Jak się okazuje, w szkole, przynajmniej w szkole podstawowej, nie wolno sugerować żadnych przynależności do subkultur, żadnych odstęp od fryzur, żadnego indywidualizmu. Dlatego wszystkie fryzury mieliśmy różne spektrum, jakieś wygolone boki i wszystkie, niestety wszystkie ilustracje musiały przejść, że tak powiem, korektę fryzjerską i musieliśmy po prostu porobić praworządne, prawilne włosy. To jest bardzo śmieszne, ale naprawdę nam to trochę uprzykrzyło życia, bo jakby to są włosy, ale też były takie detale jak na przykład sweterki, na przykład dlaczego chłopiec ma sweterki w kokardki albo w cukierki. Dlaczego ma w kwiatki bluzem, że to jest chłopiec? Tak, no musieliśmy być bardzo, bardzo neutralni. Na szczęście nie musieliśmy zmieniać koloru na różowy u dziewczyny. Tak. A to jest ciekawy przykład, bo to pojawia się znowu ta ilustracja, ale to jest zestawienie ilustracji edukacyjnej z ilustracją tak zwaną umowną. Bo w tej ilustracji edukacyjnej, myśmy styk z dwoma i no jest bardzo istotna różnica, bo w tej ilustracji edukacyjnej wiadomo, chodzi o to, żeby wszystko było super realistycznej, żeby była ogromna uwaga do detalu. A mimo to obok pojawia się ilustracja, która bardzo często była ilustracją do tekstu literackiego. To jest dalej taki przykład, prawda? O. Tak, a nie, to jest... Tak, nie? Momencik, nie tak szybko. I te ilustracje do tekstów literackich mogą być syntetyczne, bajkowe, mogą mieć nierealistyczne kolory, co w tej ilustracji edukacyjnej typowo kompletnie nie może mieć miejsca. A kolejną ciekawą rzeczą była kwestia interpretacji tekstów przez ilustratorów. To był przypadek, który nas zafascynował w pewnym sensie, bo do tekstu bodajże... Mój przyjaciel. To był wiersz o tym, że dziecko jest swoim najlepszym przyjacielem. I ilustratorka. Temat autoportret.
Tak, autoportret, w temacie autoportret. Ilustratorka zrobiła piękną ilustrację, gdzie pies czuje się nieco zaniedbany, ponieważ myśli, że to on jest najlepszym przyjacielem człowieka, a jednak nie do końca. I niestety wydawnictwo zrzuciło tę ilustrację, ponieważ okazało się, że to jest nadinterpretacja, bo nie było mowy o żadnym psie w wierszu. I musieliśmy zmienić ilustrację na trochę bardziej neutralną, i która nie sugerowała żadnej nadinterpretacji. A tak, jednak... i tu jest dalej jakby przykład z takiego nie do końca właściwie określonego jakby sytuacji, w której możemy coś interpretować albo nadinterpretować, ponieważ obok mam ilustrację chyba wiersza Pan Tadeusz, która właściwie nie ma nic wspólnego z tym wierszem. Ale nie sugeruje żadnej interpretacji. Tak. To jest jakiś krajobraz, który może być rozwiązaniem. Tak, który mógłby się gdzieś tam przydarzyć. No i teraz... Apel do wszystkich ludzi, którzy pracują i będą pracować nad takimi projektami i wieloma innymi. Prosimy bardzo zawsze ilustracje w otwartych plikach. Plik otwarty to jest plik na warstwach. Tak, zawsze na warstwach, zawsze w odpowiedniej rozdzielczości i zawsze radzimy, radzimy używać cmyk przy plikach do druku. Nie trzeba, wiadomo, DTEP może to przerzucić na cmyk potem, tylko wtedy no, tracicie kontrolę nad kolorami, nad którymi pracujecie i może się okazać, że ilustracja, która miała wyglądać w określony sposób, nagle wygląda zupełnie inaczej. Tak, i to też ułatwia, na przykład to nam by ułatwiło, no, właściwie wszystkim ułatwia pracę, na przykład przy takim dużym projekcie, gdzie mieliśmy masę ilustracji i zdarzały się sytuacje, że na przykład ktoś nam wysyłał RGB i teraz na przykład było trzeba przerobić cały podręcznik albo kilka podręczników i każdą ilustrację zmienia, co no. Też nie fajne, jest też nie fair wobec ilustratora, bo przecież wiadomo, że kolory gdzieś tutaj no tak, są jego działką. Tak. Więc to jest bardzo istotne przy pracy ilustratora, tak. Żeby wysyłać plik otwarty, to plik na warstwach. Tak, taka pamiętać. Sucha informacja, ale myślę, że warto o tym wspomnieć. I to jest zdjęcie edukacyjne. No to jest krótka kwestia. Jakby mieliśmy do czynienia z różnymi zdjęciami. Było tak, że wydawnictwo raczej wybierało zdjęcia, bo oni mają swój określony dział fotoedycji i oni nam proponowali kilka zdjęć i my mogliśmy z nich wybierać. Nie było odwrotnie, dlatego że to, co dla nas się wydawało bardzo dobrym zdjęciem do danej sekcji, okazywało się, że właśnie albo to nie jest szron, tylko to jest szać. Chociaż nikt z nas specjalnie nie zauważył wielkiej różnicy. Nie jestem ekspertem w kwestii zjawisk meteorologicznych jednak. Albo to nie był określony pierwotniak, tylko jakiś, który wygląda prawie tak samo, ale jednak to jest coś innego. Więc tutaj musieliśmy zostawić tą kwestię fotoedycji. Ciekawa była kwestia reprodukcji dzieł sztuki, bo w plastyce myśleliśmy, że mamy kompletnie wolną rękę i możemy dzieciakom zaproponować naprawdę fajne dzieła sztuki. I w wielu przypadkach tak się stało, ale w kilku pojawiła się taka kwestia, że prawa do reprodukcji mają muzea i są niestety tańsze i droższe muzea i te droższe życzą sobie takie pieniądze za prawa do reprodukcji, że musieliśmy szukać alternatyw. Tak, jeszcze istotną właśnie przy chyba tak było z Picasso, pracy z taką nie? publikacją jest to, że to chyba ty, że pewne zdjęcia na przykład występują tylko, że mieliśmy wazę, która tak, jest tylko jedno zdjęcie wazy. We wszystkich bazach zdjęć edukacyjnych, tylko jedno i niestety nie mogliśmy nic poradzić, nawet jeśli nie było, nie wiem, chcielibyśmy mieć szerszy kadr trochę i pokazać trochę więcej, nie tylko to zbliżenie na wazę, to niestety nie udało się tego zrobić, bo jakiś badacz wziął tą wazę, zrobił jej zdjęcie, po czym waza trafiła do zbiorów muzeum i jest gdzieś w archiwach, już nikt jej nie robi zdjęć. Ilość treści a światło. No mieliśmy... Stworzyliśmy na szczęście layout, który pozwala nam to zrobić, ale mieliśmy sytuacje, w których trzeba było walczyć o światło i niestety z dużej ilości jego rezygnować. To jest taka bardzo zapchana strona, ale niestety tak się zdarzało, ponieważ mieliśmy ograniczoną ilość stron i nie mogliśmy rozszerzać i rozmuchiwać tego podręcznika w nieskończoność. I bardzo często pojawiały się sytuacje, gdzie trzeba było mnóstwo treści zmieścić na jednej stronie i ściskać ilustracje, zmniejszać wszystko.
Myślę, że jesteśmy zadowoleni z tego, jak ten layout zadziałał w tym wszystkim. On się sprawdził. Tak, on się bardzo sprawdził, więc jesteśmy bardzo szczęśliwi z tego powodu, ale no, niestety nie zawsze da się, żeby było leciutko i czyściutko. Ciekawa kwestia korekt. Nierzadko zmianie ulegały całe rozdziały, strony i bardzo często dotyczyło ilustracji. I ilustratorzy, nie wiem czy tacy tutaj są, muszą być przygotowani na zmiany w ilustracjach na każdym etapie pracy. To jest przykład ilustracji, która mimo tego, że w pierwszej wersji była przepiękna, to przeszła tych korekt chyba naście. Pytanie dlaczego? No to wszystko wynika z tego, że na początku, mimo tego, że to była piękna graficzna ilustracja, to tak, okazało się, że warstwy ziemi nie są takie, jak być powinny, kolory są zupełnie nie takie, nie istnieje taki krajobraz. Jeszcze najlepiej, żebyśmy pokazywali krajobraz Polski. Wrzućmy tam jakieś ruiny. Warstwy ziemi, pokażmy bardziej z bliska tą monetę, wszystko musi być super czytelne. W sumie to jednak nie pokazujmy na powiększeniu tego człowieka z georadarem. No i ona chyba też przechodziła jakąś korektę specjalistów, tak, prawda? I potem pojawili się specjaliści, oni jeszcze kompletnie zmienili tą ilustrację i koniec końców wyszło świetnie, natomiast trzeba być gotowym na to, że może się zdarzyć bardzo dużo nieoczekiwanych rzeczy, o których ilustrator nawet czasem może nie pomyśleć, no bo sformułowanie briefu, jeśli jest się redaktorem, dla którego pewne rzeczy są oczywiste, jak żółw, który wystawia jednocześnie głowę i nogi. On może nie napisać takich rzeczy w briefie, a ilustrator z kolei może pomyśleć, że dla niego pewne rzeczy są bardzo oczywiste, a redaktor ich nie zrozumie. Więc tutaj oczywiście fajnie komunikować trochę za dużo, niż normalnie byśmy powiedzieli. I też być gotowym na to, że po prostu czasem to jest kwestia dialogu i kolejnych poprawek. Tak, i tutaj mamy przykład właśnie budowania pejzażu polskiego szkoły, gdzie musieliśmy, okazuje się, że detale architektoniczne, nie ma takich detali w polskich szkołach, polskie szkoły nie mają takich murów, no i musieliśmy sukcesywnie zmieniać ilustrację na taką, która przypominałaby polską szkołę i to jest ta ilustracja na dole. Tak, to jakby przykład do tego, bo ta ilustracja chyba ta chyba przyszła więcej korekt, prawda, niż to. Tak, ale no to też pokazuje, jak niektóre rzeczy są kompletnie niespodziewane. Tak. No i na koniec chcieliśmy wam pokazać samą radość, czyli to, jak wygląda projekt na koniec. Też mieliście już go w rękach i oglądaliście. Jeszcze raz, to są wszystkie okładki razem, podręczniki, zeszyty ćwiczeń, przepraszam, zbiór zadań, był tylko do matematyki, metodyka oraz atlas do historii, którego tutaj nie widać. To są rozkłady z polskiego, to Rafał może... No widać wszystko. No, widać wszystko. W polskim było bardzo dużo definicji i bardzo dużo rozsypanek wyrazowych. No w polskim była kluczowy Michałek, na którym była masa tak, definicji. Tak, i szczególnie w tych tematach językowych, w literackich z kolei teksty. Na przykład, do czego to była ilustracja? No jak to? Właśnie, to jest... Pan Twardowski, tak. Przepraszam. I w polskim przy tekstach literackich pojawiało się coś takiego jak przypisy do tekstów, co w innych podręcznikach występowało strasznie rzadko. Chyba w ogóle, nie tylko w historii. Bardzo możliwe. No i one były na brązowo i też pojawiały się na marginesach. To były wszystkie wyjaśnienia do słów albo nazwisk, które były niejasne dla dzieci. Tak. A, jeszcze stworzyliśmy grę. Gra planszowa w polskim do tematu o bajkach. Jesteśmy z niej bardzo dumni. Myślę, że to jest bardzo fajny sposób, żeby też dzieciakom dać coś ciekawszego niż po prostu czytanie tekstu i odpowiadanie na pytania. W historii przede wszystkim było coś takiego jak przyczyna, wydarzenie i skutek, czyli budowanie u dzieci takiej umiejętności myślenia przyczynowo-skutkowego. Znaczy to głównie, żeby zobaczyć po prostu, jak ten layout niesłychanie się sprawdził. I tak. Nie warto czasami stosować tych, ile to jest, 12 i 16, tak? Tak, 12 i 16, nie zawsze. Czasami warto coś po prostu sobie spersonalizować na własne potrzeby.
Tak, w historii oczywiście osie czasu, każdy to pamięta ze szkoły. I tutaj jest przykład linku do wiedzy, czyli tego rozkładu, na którym mamy dodatkowe informacje pozaprogramowe, który jest bardzo ilustracyjny i na którym dzieciaki mogą się tak naprawdę trochę pobawić. I założenie było takie i z tego co wiemy, to na szczęście tak jest, że kiedy dziecko pierwszy raz dostaje książkę do ręki, no to zaczyna szukać i ogląda te wszystkie rzeczy, no i wyszukuje wszystkie linki do wiedzy i sprawdza, co się w nich dzieje. Więc na szczęście nasze założenie się sprawdziło. Przyroda, oczywiście, mnóstwo definicji, które były wyróżnione na niebiesko i w tekście, i na marginesie. I to też było niezłe wyzwanie, bo przyroda była napakowana treścią, prawda? Tak, była bardzo napakowana treścią, ale nie wiem, jestem bardzo zadowolona z tego, jak to wyszło. Tu jest to, jak wygląda podsumowanie działu na pomarańczowo i początek nowego. One zawsze były obok siebie. Ilustracja, która jest taka na pograniczu, gdzie właśnie są te góry, domy, lasy. I ta cała część typograficzna, to pamiętam, że też była konsultowana z jakimiś specjalistami już ze strony wydawnictwa. Z geografem, tak? No i tu kolejny rozkład z przyrody. Klasyka, czyli mnóstwo map i zdjęć krajobrazu. No i matematyka, moja ulubiona, której towarzyszyły, żeby jakoś rozluźnić tutaj atmosferę na zajęciach. Stworzyliśmy dialogi. I jeszcze komunikatory, tam pewnie w tych fizycznych książkach gdzieś to widać. Tutaj jedynym jakby przeszkodą, jakby tutaj właściwie widać, że ten Michałek gdzieś nie funkcjonuje. To jest jakby jedyny podręcznik, chyba do plastyki chyba też tak jest, prawda? Czy musieliśmy trochę tutaj zmanipulować tym naszym... No on funkcjonuje, ale jest go bardzo niewiele, no bo w matematyce jednak tych treści jest mnóstwo i ciężko jest tu cokolwiek wyciągnąć na margines, chociaż na marginesach pojawiały się takie rzeczy jak to były ciekawostki matematyczne. Tak. No i teraz właśnie są ćwiczenia i tak jak wspominałam gdzieś na początku, że na przykład to jest ćwiczenia z języka polskiego, że ten cały kolory budują nam serię. I właściwie ja wymyśliłem te ćwiczenia i wymyśliłem sobie, że każde ćwiczenie do danego przedmiotu będzie monochromatyczne. No oprócz ilustracji tak. I... Tego wszędzie funkcjonuje, jakby dominuje kolor. Tak. Że chcieliśmy, żeby te ilustracje na początku były monochromatyczne, ale jednak prawdą jest, że... To by się nie sprawdziło. Tak, że dzieciaki w dzisiejszych czasach są tak przyzwyczajone do kolorów, które są wszędzie, że te... 80-sowe, monochromatyczne zeszyty ćwiczeń już, mimo że nam się strasznie podobają, to myślę, że dla dzieci byłyby już trochę za bardzo nudne. No i to jest chyba muzyka. Muzyka, czyli wszechobecne pięciolinie. I historia. I tutaj też jakby takich technicznych rzeczy, te wszystkie mierzenie, miejsc na wpisywanie. Okazuje się, że już z góry są określone wielkości kratek do zaznaczania, w odpowiednim, że muszą być zawsze w tej samej stronie, w odpowiedniej odległości od tekstu. Tu tak, na przykład budowanie tak. Drzewek decyzyjnych, które też tak, dużo trzeba schematów. Zwracać uwagę na, jakby brać pod uwagę to, że jakby to są 10-11-latkowie i nie zawsze oni też potrafią przyczynowo-skutkowo gdzieś tutaj sobie połączyć różne tak, rzeczy. Tak, my tu mieliśmy zabawę, projektowaliśmy mnóstwo różnych schematów. Tabeli schematów, wykreślanek, krzyżówek, absolutnie właśnie wszystkiego. Wszystko, co tu jest, było przez nas zaprojektowane. Tak, może wymyślaliśmy najróżniejsze rzeczy. Na koniec ćwiczeń było też coś takiego, czego akurat tego. Tutaj nie pokazaliśmy, ale to były... Umiem na medal, tak? Tak, umiem na medal. Czyli dzieciaki mogą sobie przyklejać medale w miejscach, w których wykonały zadanie świetnie, w zasadzie na szóstkę. I potem jak zbierzesz mnóstwo medali, to na koniec, mam nadzieję, od nauczyciela dostajesz nagrodę. Złoty medal. Chociaż nie wiem, czy to się sprawdziło. No i nasz atlas. Atlas, który nawiązywał do, nie pamiętam jak teraz tej nazwy, ale na pewno wszyscy kojarzymy ten atlas ze szkoły podstawowej. Szymon Kobyliński. Dlatego wybrałam tutaj tą mapę Polski. No. Taki polski klasyk projektowania graficznego właśnie z... On jest chyba nawet wcześniej, on był z 60-tych chyba lat. Nie wiem, z którego, ale wiem, że dużo rzeczy dziś przerobiliśmy na swoje, prawda? Te wszystkie tak, no oczywiście. Ramki niebieskie. Tak, ale referencja była piękna i też polecam, zerknijcie sobie, bo jest wspaniale ilustrowany. No na koniec dziękujemy.
Działa? Działa. Jeszcze chciałam powiedzieć, że tutaj dzięki za brawa. Bardzo dziękujemy, bo jest z nami kawałek zespołu jeszcze, który nam bardzo pomagał. Właśnie autorka tych rysunków tutaj. Tak. Z mapy. Tak. Dzięki, wielkie dzięki. Pytanie do kolorów. Tam na początku mówiliście, że nie przeszła różowa okładka. Ale oni się, czy oni mieli jakieś dowody na poparcie tej tezy, czy bardziej mówili o swoich... Marketingowe. Jeszcze raz? Marketingowe to były dowody. Po prostu oni chyba mieli wcześniejsze jakieś publikacje i właśnie z różową okładką. W ogóle nic praktycznie się nie sprzedało. To była chyba technika czy coś takiego, prawda? Jakieś takie typowo techniczne. I to i nawet nie dzieci, nie rodzice, ale i nawet nauczyciele rezygnowali z zakupu tej publikacji. A jedynie taka biznesowa bardziej decyzja. Nie chcieli ryzykować tego, żeby produkt mi się nie sprzedał. Niestety. Niestety. Bardzo lubiliśmy. Tak, było bardzo ładne. Bardzo podobał mi się pomysł włączenia właśnie takich gier planszowych i rzeczy urozmaicających typowe ćwiczenia i zadania. Czy to był pomysł wasz, czy pracowaliście właśnie nad merytoryką z redaktorami? Mieliśmy tutaj wspólne spotkania. Tak naprawdę wspólnie wypracowywaliśmy te pomysły. My proponowaliśmy też dużo pomysłów, jeśli chodzi o linki do wiedzy. Powstało dużo różnych projektów, w którym kierunku linki do wiedzy, czyli te ciekawe rozkłady z ponadprogramowym materiałem, i to była nasza wspólna praca. Dużo pomysłów wychodziło od nas wizualnych, które musieliśmy potem zderzyć z doświadczeniem redaktorskim. Chciałam powiedzieć, że w dużej mierze to była też zasługa ilustratorów, którzy mieli świetne pomysły i bardzo często proponowali te rozkłady linków do wiedzy. A gra planszowa konkretnie, to wydaje mi się, że to był taki wspólny pomysł naszej wydawnictwa, żeby dorzucić coś jeszcze, żeby dzieciaki mogły się uatrakcyjnić, bo w tym temacie chyba była propozycja jakiejś gry, ale stwierdziliśmy, że planszówka będzie bardzo fajna i będzie można do niej wracać. Ja mam pytanie jeszcze do wkładu tego merytorycznego. Czy to było tak, że był cały gotowy od początku, czy były jakieś poprawki, jak to wyglądało od strony autorów? Tak jak wcześniej mówiłam, pierwsze makiety powstały, wszystko jest opisane w podstawie programowej, treści, które powinny się znaleźć w takim podręczniku. To nie jest tak, że ona w związku z nową reformą totalnie się zmieniła. Większość z tych rzeczy to są rzeczy, których też my się uczyliśmy, tylko były jakieś małe detale, małe nowe informacje, które uległy zmianie, więc dużo z tych treści powstało wcześniej. Natomiast było tak, że te treści zmieniały się już na etapie naszej wspólnej pracy, czy na etapie przygotowania ilustracji, czy na etapie składu książki. Część z tych treści musieliśmy wymieniać. To były często jakieś akapity, czasem to były całe rozdziały, czy całe tematy w korekcie MEN, tak, w korekcie ministerstwa całkowicie były usuwane i zastępowane nowymi treściami z jakiegoś względu, więc musieliśmy tutaj być w miarę elastyczni i umieć reagować na te zmiany. Treści były przeredagowane w trakcie naszej pracy. Thank you.